Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego dziergania chusty wirus. Wirus dlatego, że wzorem bardzo łatwo się zarazić, nie można się od niego oderwać, no i trudno ostatecznie poprzestać tylko na jednej chuście. Wzór jest rzeczywiście bardzo piękny i tylko pozornie trudny. W praktyce szybko go zapamiętujemy i po kilku rzędach można spokojnie przestać liczyć oczka, pilnować słupków, bo wszystko równiutko samo się układa. Chustę, którą widzicie, dziergałam włóczką Himalaya Everyday Baby, którą mam z Passart.pl. W opisie filmu podam Wam link do włóczki, którą możecie też znaleźć w wielu bardzo pięknych kolorach. Mnie najbardziej przypadł do gustu zielony w wiosennej tonacji i jest to kolor numer 70115. Moja chusta jest nieduża. Wykorzystałam do niej 1,5 motka włóczki i przypuszczam, że jeszcze ją odrobinę powiększę, tak by było ją wygodnie wiązać pod szyją. No nic, to w takim razie bierzmy się za dzierganie. Do wykonania chusty wirus wykorzystam włóczkę Himalaya Everyday Baby. Ta włóczka to 100% akryl i możemy ją dostać w przepięknej gamie kolorystycznej w Passart.pl. Przyda nam się również szydełko, u mnie to jest 2,5 mm oraz nożyczki. Zaczynamy od wykonania pętelki, a następnie robimy 10 oczek łańcuszka. I te 10 oczek łańcuszka zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Wkłuwamy się w pierwsze oczko, przeciągam nitkę i mamy kółeczko. Teraz w to kółeczko będziemy musieli zrobić 20 słupków. Za pierwszy słupek wykonuję 3 oczka łańcuszka i w kółeczko wbijam się jeszcze 19 słupkami. Dziergam dosyć ciasno. I w ten sposób mamy, przypominam, 3 oczka i 19 słupków w kółeczku. Teraz wykonuję 3 oczka za pierwszy słupek, odwracam robótkę. I w każdy słupek po kolei z poprzedniego okrążenia wbijam się słupkiem. Czyli w tym okrążeniu, czy też w tym rzędzie będziemy mieć również 20 słupków, czyli 3 oczka za pierwszy słupek i 19 słupków wbijanych po kolei słupek, w każdy kolejny słupek z poprzedniego rzędu. No i tak wygląda już zrobiony drugi rząd. Przechodzimy do rzędu trzeciego. Znowu zaczynamy od 3 oczek za słupek. I ten rząd będzie się różnił od poprzedniego tym, że nasze słupki będą rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. A więc zrobiłam 3 oczka za pierwszy słupek plus oczko rozdzielające. Odwracam robótkę, wbijam się słupkiem w kolejny słupek. Słupek i jedno oczko rozdzielające. Ponownie. Słupek i jedno oczko. I tak aż do końca rzędu. I teraz, moi drodzy, robiąc chustę wirus, te łuki, które tutaj widzicie, będą się właśnie opierały na tym schemacie. To znaczy pierwszy rząd będzie składał się ze słupków, na łuku oczywiście z łańcuszka. Kolejny rząd, drugi, będzie się składał ze słupków, które wbijamy dokładnie w każdy słupek po kolei z poprzedniego rzędu. Natomiast trzeci rząd to będą słupki rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. I to będzie się powtarzało
ten schemat, ten układ kolejnych rzędów w naszej chuście. Tymczasem wyrabiam rząd trzeci, a więc słupki rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. No i tak to teraz wygląda. Pora przejść do rzędu, który będzie się składał z samych łuków z oczek łańcuszka. Na początek robimy 3 oczka oraz 10, jeszcze 10 oczek łańcuszka, czyli w sumie będziemy mieć tych oczek 13. To jest dosyć długi łańcuszek i duży łuk powstanie. I teraz omijamy słupek, z którego zaczynaliśmy dziergać, omijamy drugi słupek i wbijamy się za drugim słupkiem przed trzecim, pomiędzy te słupki i wykonujemy półsłupek. W ten sposób. Mam duży łuk, który zaczyna mi kolejny rząd. Małe łuki, ponieważ wszystko będzie się składać z dwóch rodzajów łuków, małych i dużych, łuki duże będą z 10 oczek łańcuszka, łuki małe z 5. Czyli teraz pora na łuki małe. 5 oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki i wbijam się za drugim słupkiem, wykonując półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki, wbijam się pomiędzy. 5 oczek. Znowu omijam 2 słupki i wbijam się pomiędzy. A więc wykonałam 3 łuki po 5 oczek łańcuszka. Teraz dochodzę mniej więcej do środka mojej chusty, czyli tego czubka chusty, które będziemy robić troszkę inaczej, no bo tutaj musimy zakręcić. A więc tutaj wykonamy 2 łuki po 10 oczek łańcuszka, czyli 2 duże łuki. Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam 10 oczek. Ponownie omijam 2 słupki. Uwam się tu po środku, dokładnie po środku mojej chusty. Ponownie 10 oczek łańcuszka. Znowu omijam 2 słupki i wkłuwam się półsłupkiem tutaj. Tak wygląda środek chusty. No i teraz wracamy, czyli potrzebujemy 3 łuki z 5 oczek łańcuszka. Wbijamy się co 2 słupki. Zostały mi 2 słupki, czyli dokładnie tak jak i z tej strony, a więc wykonuję 10 oczek łańcuszka, duży łuk. Narzut i słupek w pierwszy słupek. Pamiętacie, że zaczynaliśmy ten rząd od 3 oczek łańcuszka za słupek plus 10 oczek. Tutaj mamy 10 oczek i słupek, ostatni słupek. Gotowe. Przechodzimy do kolejnego rzędu. I tutaj, tak jak Wam mówiłam o tej sekwencji, która nam się będzie powtarzać, to jesteśmy teraz w rzędzie, który będzie złożony z samych słupków.
Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Odwracamy naszą robótkę. Mamy trzy oczka łańcuszka i teraz w każdym dużym łuku musi się znaleźć 10 słupków. Pierwszy słupek już żeśmy wykonali, czyli właściwie trzy oczka za pierwszy słupek, czyli w ten łuk wbijamy się jeszcze 9 słupkami. Ok, mam w sumie 10 słupków. Teraz uwaga, pół słupkiem łapię w pierwszy mały łuk. Tutaj. Łapię coś takiego. Tak to wygląda. No i teraz jestem w miejscu, gdzie są małe łuki. Złapałam pierwszy łuk. I muszę teraz, tu miałam 3 łuki z 5 oczek łańcuszka. W tym rzędzie te miejsca, gdzie są słupki, gdzie wyrabiamy słupki na tych dużych łukach z 10 oczek łańcuszka, będą nam rozdzielać mniejsze łuczki po 5 oczek. Jesteśmy w tym miejscu, czyli robię 5 oczek łańcuszka i łapię pół słupkiem pod drugi łuk. I ponownie 5 oczek i pod trzeci łuk. Czyli jak widzimy, w tym rzędzie mamy nie 3 łuki, tylko 2, a w następnym oczywiście pojawi się nam już tylko jeden mały łuk. Przechodzimy znowu do łuków dużych, po 10 oczek, no i tu musimy wykonać również w tych łukach po 10 słupków, w jednym i w drugim łuku. No i właśnie tak to wygląda, czyli mamy 10 słupków w jednym łuku i 10 słupków tutaj. To jest czubek naszej chusty. Przechodzimy do boku, czyli łapiemy półsłupkiem pod pierwszy mały łuk i następnie robimy 2 małe łuki po 5 oczek łańcuszka. I wbijam się półsłupkiem tu pod łuk i jeszcze raz. I drugi półsłupek tutaj. No i znowu doszliśmy do dużego łuku z 10 oczek łańcuszka. A więc wbijamy się w ten łuk 10 oczkami. Przepraszam, 10 słupkami. Z tym, że 10 słupek wbijamy w trzecie oczko. Tak jak tutaj zaczynaliśmy sobie słupkiem, który wychodził ze słupka z poprzedniego okrążenia, tak i tutaj musimy zakończyć mniej więcej w trzecim oczku łuku. A więc najpierw robię 9 słupków mam 9 słupków i 10 słupek wbijam się tutaj w oczko. Mniej więcej trzecie. I wyrabiam słupek. I gotowe. Tak wygląda w tej chwili nasza chusta wirus. Przechodzimy do następnego rzędu. No i skoro ta część składała się z tych łuków ze słupków, no to kolejna część wygląda bardzo podobnie. Czyli we wszystkie słupki, które tutaj nam się pojawiają, wbijamy się słupkami, natomiast tutaj nad tymi małymi łukami wyrabiamy już tylko jeden łuk, bo łapiemy najpierw półsłupkiem pod pierwszy łuk, potem półsłupkiem pod drugi łuk. Czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka za pierwszy słupek, następnie słupek w każdy słupek z poprzedniego okrążenia. Gotowe, mamy 10 słupków w sumie, pół słupek pod pierwszy łuk, jeden mały łuk z 5 oczek łańcuszka, pół słupek pod drugi łuk, no i ponownie słupki w każdy słupek z
z poprzedniego rzędu. Gotowe, czyli mamy tutaj w sumie 20 słupków. Przechodzę do małych łuków. Pół słupek pod pierwszy. 5 oczek łańcuszka. Pół słupek pod drugi. I znowu słupek w każdy słupek tutaj w tym łuku. W tej chwili nasza chusta wygląda tak, jest jeszcze bardzo malutka. Przechodzimy do trzeciego okrążenia i pamiętacie, w trzecim okrążeniu znowu wkłuwamy się słupkami w słupki, z tym, że teraz te słupki będą rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. A więc zaczynamy od trzech oczek łańcuszka za pierwszy słupek i jedno oczko rozdzielające. Patrz. Odwracamy robótkę, narzut, słupek w słupek kolejny z poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka i słupek w kolejne oczko. Jedno oczko rozdzielające i słupek. I tak wykonujemy wszystkie łuki złożone ze słupków, czyli rozdzielamy je, rozdzielamy słupki jednym oczkiem łańcuszka. Gotowe, mamy 10 słupków rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Doszłam do łuku jednego z poprzedniego okrążenia. A więc łapię pod niego pół słupkiem i przechodzę do kolejnych łuków. No i tutaj akurat już mamy czubek naszej chusty, czyli 20 słupków, czyli będzie 20 słupków rozdzielonych jednym oczkiem. Tak to wygląda. Znowu jestem przed łukiem z 5 oczek łańcuszka, a więc łapię pół słupkiem i znowu 10 słupków, czyli robimy też 10 słupków, tylko rozdzielamy oczkami łańcuszka. No i tak prezentuje się zrobiony cały rząd w naszej chuście. I teraz właściwie już będziemy wszystko powtarzać i robić, powtarzać tyle razy, jak dużą chcemy zrobić chustę. Pokażę Wam jeszcze jeden rząd, czyli jak ułożyć teraz w kolejnym rzędzie łuki. No a potem w każdy duży łuk robimy 10 słupków, potem nad tymi słupkami kolejne słupki, a potem słupki rozdzielane jednym oczkiem łańcuszka. I to jest cała filozofia chusty wirus. A więc teraz przechodzimy do rzędu samych łuków z oczek łańcuszka. Zaczynamy od łuku dużego, czyli na początek robimy 3 oczka za słupek, a następnie łuk duży, czyli 10 oczek, w sumie 13 oczek. Pamiętamy, że łuki duże składają się z 10 oczek, łuki małe z połowy, czyli z 5. Łuk duży, omijam pierwszy słupek, z którego tutaj wychodziłam łańcuszkiem, omijam drugi słupek, wkłuwam się za drugim słupkiem, wykonuję pół słupek. Teraz pora na 3 łuki małe z 5 oczek łańcuszka. 5 oczek, 2 słupki omijam. Kolejne 5 oczek. Znowu 2 słupki omijam, wkłuwam się tutaj pomiędzy słupki. 5 oczek. 2 słupki omijam. Doskonale. Mamy 3 łuki z 5 oczek łańcuszka. Pora na przejście między tymi naszymi takimi wachlarzykami w chuście. A więc łuk duży. Duży łuk, czyli 10 oczek łańcuszka.
mamy 10 oczek łańcuszka. Tu mi zostały dwa słupki, bo to jest ten podciągnięty łuk z poprzedniego rzędu. A więc omijamy dwa słupki, omijamy tutaj dwa słupki z następnego wachlarzyka i wkłuwamy się za tymi słupkami. I mamy w ten sposób, o, tak wygląda bok naszej chusty. Teraz przechodzimy do czubka. Tak, ten czubek chusty troszeczkę się różni, ponieważ mamy tutaj dwa łuki obok siebie, w sumie 20 słupków, a więc pierwsze dwa słupki już ominęłam, bo zrobiłam tutaj łuk z 10 oczek. Pora na 3 łuki z 5 oczek. Powtarzamy. 5 oczek, 2 słupki omijam. 5 oczek, kolejne 2 słupki omijam. I jeszcze raz 5 oczek. I znowu omijam 2 słupki. Teraz robię sam czubek chusty. Sam czubek chusty, tu już ten splot może nam w tym miejscu podpowiedzieć, co będzie na samym czubku, czyli muszą się tu pojawić dwa duże łuki z 10 oczek łańcuszka. A więc pierwszy łuk. Mam 10 oczek łańcuszka, 2 słupki omijam, pół słupek i kolejny łuk z 10 oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam i gotowe. Mamy zrobiony czubek chusty. No i teraz wracamy. Po łuku z 10 oczek, czyli po dużym łuku, pora na 3 łuki małe, czyli po 5 oczek łańcuszka, wkłuwane co 2 słupki. 5 oczek, 2 słupki omijam. Znowu 5 oczek. Dwa słupki omijam i jeszcze raz. Dwa słupki omijam. Zrobiliśmy 3 łuki małe. Pora na łuk duży, łączący te nasze wachlarze w chuście. Tutaj mam dwa słupki, bo tutaj to jest podciągnięcie łuku z poprzedniego rzędu. Czyli tu są dwa słupki, tu są dwa słupki. Czyli jak zrobię łuk z 10 oczek, to wkłuwam się tutaj, w to miejsce, za drugim słupkiem. 10 oczek. I za drugim słupkiem pół słupek. Zrobiłam duży łuk, pora na 3 łuki małe, czyli po 5 oczek łańcuszka. Pięć oczek, dwa słupki omijam. Pięć oczek, dwa słupki omijam. I jeszcze raz pięć oczek. Dwa słupki omijam. Zostały mi tutaj dwa słupki. Czyli robię 10 oczek na duży łuk, narzut i słupek w pierwszy słupek. I gotowe. I tak, moi drodzy, to się prezentuje w tej chwili. O, tu mamy czubek. Tu mamy duży łuk, tu mamy duży łuk, tu i tu jest też duży łuk. No i teraz właściwie już wszystko powtarzamy. Czyli w duże łuki trzeba umieścić po 10 słupków,
następnym okrążeniu, tak? Jeżeli mamy słupki, to w następnym rzędzie czy okrążeniu, jak wolicie, wbijamy się słupkami w każdy słupek, a w trzecim powtarzanym są słupki rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. Czyli od tego momentu już wszystko, co do tej pory dziergaliśmy, cały ten schemat, cały ten układ powtarzamy, możemy powtarzać nieskończoność, a tak naprawdę powtarzamy tyle razy, ile nam jest to potrzebne, żeby osiągnąć rozmiar chusty taki, jaki chcemy. Z tej włóczki jeszcze Wam powiem, przypomnę Himalaya Everyday Baby, bardzo fajnie się dzierga. Ona jest bardzo mięciutka, bardzo milutka, ale jednocześnie nie rozdziela się przy robocie. Bardzo ładnie widać wzór chusty. Do tego jest, też Wam mówiłam już, w przepięknych kolorach. I można tą chustę wirus zrobić na przykład kilkoma kolorami takiej włóczki. Wtedy naprawdę będzie ona bajkowa. Moi drodzy, chciałam Was jeszcze na koniec zaprosić na mój blog crochet.pl, zaprosić bardzo do passart.pl, miejsca z ogromną ilością przepięknych włóczek i innych przydasiów dla rękodzielniczek. No i oczywiście mocno Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.